próbowany w tamtym sezonie, także w Celticu Glasgow, ale Gordon Strachan niespecjalnie zaufał jego umiejętnościom i już po okresie przygotowawczym zrezygnował z usług tego zawodnika. Manucharian, popatrzmy, Huntelaar, gol! Próbował dzisiaj kilkakrotnie Klaas-Jan Huntelaar, wreszcie dobra centra Manucharjana, wyprzedził obrońcę i pokonał Marta Puma. 38 minuta gry, Ajax prowadzi z Arsenalem 1-0. Podanie Vertonghena, Manucharian, za daleko był od Ormianina Justin Hoyt, pozwolił mu na dośrodkowanie, nabiegający na piłkę uprzedzający środkowego obrońca Arsenalu Klaas-Jan Huntelaar i z bliska pokonał Marta Poma. Zdecydowanie. Petit, Bergkamp, Vieira, Parlow. Ładnie rozegrywana akcja przez piłkarzy Arsenalu. Bergkamp. Pojawił się także Dixon. Dixon, ładna centra. Thierry Henry. Henry i gol! 56. minuta spotkania. Thierry Henry i Arsenal doprowadza do wyrównania. Jak zwykle nonszalancko, jak zwykle bardzo spokojnie, ładnie rozegrany ten cały atak przez zespół Arsenalu. Długo budowana ta akcja, w końcu podanie Lee Dixona, ładne wbiegnięcie i przyjęcie piłki przez Thierry'ego Henry'ego. Już nie potrafił go w żaden sposób powstrzymać w tej sytuacji Aaron Winter, a także Edwin van der Sar. Jeden z wielu wspaniałych napastników, z którymi miał przyjemność grać podczas swojej piłkarskiej kariery na Heiberg, nam dzisiaj pokazał. Kanu. No, w obronie teraz Johan Cruyff, ale minął go Nigeryjczyk Nwankwo Kanu. Rykoszet i gol! 81. minuta. Nwankwo Kanu. Arsenal prowadzi 2-1. Chyba był tam jeszcze mały rykoszet, który zmylił Stanleya Menzo. Popatrzmy. Błąd w obronie Johana Cruyffa, który przepuścił Nwankwo Kanu. No i piłka odbita od nóg Japa Stama. A w zasadzie od tego, co znajduje się powyżej jego ust.